Poziom 9 to 10 poziom Backrooms. Wygląda na nieskończone przedmieście. Poziom 9 to nieskończony obszar podmiejski w środku nocy. Na tym poziomie panuje mrok, podobny do tego na poziomie 6, lecz nie jest tak samo niebezpieczny. Domy różnią się wyglądem i wielkością, a każdy z nich jest zupełnie inny. Jednakże zdarzają się doniesienia o zauważeniu dwóch identycznych budynków w pobliżu siebie. Domy poziomu 9 są meblowane i dość nowe. Nie mają natomiast źródła zasilania, więc systemy oświetlenia nie działają. Zdarza się, że niektóre domy mają szansę być całkowicie puste. W tych budynkach i na terenach wokół nich można znaleźć wiele przydatnych rzeczy. Meble są takie jak w normalnych domach, np. sofy, telewizory, łóżka, lodówki i inne. Przedmioty, które wymagają źródła zasilania, nie będą działać z powodu jego braku. Z niektórymi z tych domów znajdują się w pełni wyposażone podwórka. Inną niezwykłą właściwością tego poziomu jest to, że gdy podróżuje się wystarczająco długo, można znaleźć dwa domy, które są dziwnie wetnięte jeden w drugi, co jest fizycznie niemożliwe. Ulice poziomu 9 są bardziej niebezpieczną częścią tego poziomu. Mokre asfaltowe drogi nie są pomalowane, a w niektórych miejscach pokryte są liśćmi. Kałuże w niektórych miejscach na drogach wskazują, że jakiś czas temu padał tu deszcz. Kamienne chodniki są normalne i nie wydają się mieć żadnych anomalnych cech. Wszystkie przejścia, które prowadzą na łąki, przyniosą wędrowca do poziomu 9.1. Zejście z przejścia na pole z jakiegoś powodu prowadzi na poziom 10. Lampy uliczne są zazwyczaj nieaktywne, choć niektóre migoczą, a czasem nawet są włączone. Nie wiadomo, skąd pochodzi zasilanie. Uważaj na mgłę, która może się wytworzyć, ponieważ za jej pomocą pojawi się Obdartus. Byty, które pojawiają się na poziomie 9 to śmierćmy, smilery, skórozdziercy, dżery, ogary, łapacze, śmiercioszczury, latawce i nędznicy. Odnotowano przypadki zauważenia strzępców i pajęczaków. A wygląda na to, że zawędrowały tutaj z poziomu 8. Na poziomie 9 znajdują się również specjalne byty, z których najbardziej godne uwagi to Straż Sąsiedzka, Obserwator i Obdartus. Bazy, posterunki i społeczności. Nie kilka grup, które żyją i wędrują po poziomie 9, ponieważ jest możliwe, aby były tu zakładane. Jest to bardzo niebezpieczne zadanie i w chwili obecnej żadna nie została zarejestrowana dla tego wpisu. Odkrycie. Poziom 9 został odkryty po opublikowaniu wpisu przez jednego z członków zaginionej grupy badawczej. Po tym jak wraz z resztą grupy spadł przez podłogę na poziomie 8, twierdził, że to wszystko mu się śniło, a poziom nie istnieje. Mimo że twierdzenie to było fałszywe, nadal nie wiadomo, jak doszło do zaginięcia grupy odkrywców. A oto post. Padłem przez podłogę, zapadłem się i wylądowałem w nieznanym miejscu. Nie było tam pająków, ale i tak czułem się obserwowany. Wokół mnie była ulica, domy i wszędzie martwe drzewa. Moja głowa była i nadal jest zamglona, jakby szumy w mózgu. Traciłem przytomność, ale najwyraźniej według Centuriona wybuchłem. Mówiłem o śmierci, bólu, słabości, o różnych okropnych rzeczach. Poziom 9 to poziom 6 na prochach. Mogę powiedzieć, że tam będą rzeczy, które źle wpływają na twój umysł. Prawie tak źle jak poziom 6. Odkrywcy nie zostają odnalezieni po opublikowaniu tego wpisu. Wejścia i wyjścia. Wypadnięcie przez podłogę losowo w poziomie 8 jest główną metodą wejścia na poziom 9 dla większości wędrowców. Czołganie się do klatki ściekowej na poziomie 34 doprowadzi do poziomu 9. Jedne z wielu drzwi wewnątrz poziomu 92 może prowadzić do poziomu 9, jak również do innych poziomów. Drzwi obrotowe na poziomie 40 prowadzą do poziomu 9. Żółty automat do gier na poziomie 25 zaprowadzi do poziomu 9. Wejście do jednych z drzwi na poziomie 54 doprowadzi do poziomu 9. Animowane domki z poziomu 94 rzadko mogą doprowadzić na ten poziom. Rozbij okno na poziomie 87, aby wejść na poziom 9. Podwórko na poziomie 104 będzie prowadzić do poziomu 9 po opuszczeniu poziomu. Wyjścia. Aby opuścić poziom, podążaj za strzałkami, które doprowadzą cię do poziomu 11. Po 100 do 200 milach będzie to możliwe, tylko wtedy będziesz podążać za znakami. Chodniki prowadzące na łąki przyniosą ci poziomu 10.1 lub poziomu 10. Na poziom 60 można dostać się poprzez noclipowanie przez podłogę na ulicy poziomie 9. Wejście do jednego z domów ma szansę losowo przejść na poziom 53. Podążając za liniami wysokiego napięcia, ma szansę przejść na poziom 113. Lotnisko można znaleźć, podążając za znakami do poziomu 11. Wejście na lotnisko przeniesie się na poziom 36.
Na ekipowanie prowadzi do kilku pierwszych poziomów enigmatycznych. Znalezienie placu zabaw, przeszukanie przez jakąkolwiek strukturę rurową z białymi, świecącymi oknami wewnętrznymi spowoduje teleportację do rur na poziomie 283. Jeśli wam się spodobało, zostawcie w górę, komentarz, subskrypcję. A ja z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej eksplorować świat Backrooms. Na razie.